30 arów ziemi i prawie 2000 sadzonek dębów. Krośnieńscy leśnicy zakończyli sezon na wiosenne sadzenia drzew, uczestnicząc w akcji 1000 drzew na minutę. Akcja ma na celu po prostu promowanie ekologii wśród naszego społeczeństwa. My jako leśnicy mamy nieść tą akcję do społeczeństwa, być prekursorem i promotorem takiej pozytywnej ekologii w naszym społeczeństwie. Dęby, które zostały posadzone, mają 3 lata i 70 cm wysokości. Żeby dobrze urosły, trzeba je odpowiednio posadzić. Wykonujemy dosłownie trzy ruchy szpadlem, zielonym do góry, przysypujemy pięknie korzenie i nie mam żadnych poprawek. W przyszłym roku pięknie, ładnie, zielono nam to puści i będzie dobrze. Skoro teorię znamy, czas na praktykę. Krok pierwszy, należy wykopać dołek. Krok drugi, wsadzić do dołka sadzonkę. Korzeniami do dołu, żeby nam się nie zawinęły. Gdy już przysypiemy, czas na krok trzeci, czyli przydeptywanie. I na koniec najtrudniejsze zadanie, cierpliwość. 3 lata, 2 metry, za 5 lat około 3-4, za 20 lat w granicach 16, może 20, w wieku 50 lat te 20, 21, 22. Pełny wzrost taka 70-centymetrowa sadzonka osiągnie dopiero za 120 lat. Dlatego ważne jest, aby cały czas dbać o stan i jakość drzewostanu. Coroczne nasadzenia pozwalają zachować ciągłość wzrostu lasu i przede wszystkim są gwarantem naszego życia. To znaczy jest to przyjemnie, jeżeli jest zielono, szczególnie jeżeli jest dąb, jeżeli jest dużo zieleni, jest ładnie, dużo tlenu. Widzi pani, co nam dają. Piękną przyrodę, świeże powietrze, tlen i łączymy przyjemne z pożytecznym. Człowiek jest częścią ekosystemu, środowiska i powinniśmy dążyć do obcowania z przyrodą i nawet każdemu się lepiej oddycha świeżym powietrzem, tak? A wiadomo, że drzewostany produkują najwięcej tlenu w naszym środowisku. W akcji 1000 drzew na minutę wzięło udział kilkadziesiąt osób.